Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić. To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo Pańskie. Od tego jest post. Zobaczcie, człowiek zaczyna sobie odmawiać rzeczy, które lubi, które mu się podobają, które są fajne. Zaczynam pościć i w ten sposób mówię, moje ciało mną nie rządzi. Moje zachcianki mną nie rządzą. To, co mi się chce, to mną nie rządzi. To nie będzie decydować o moim życiu. Dlaczego? Bo jest inny świat. I tego innego świata ja chcę słuchać. Człowiek, który pości, który wchodzi w Wielki Post, zaczyna trochę jakby próbuje gardzić tym światem. Zaczyna słuchać tego innego świata. Od tego jest jałmużna, że ja się odrywam, za pomocą jałmużny odrywam się od rzeczy przemijających. Oblekam się trochę jakby w wór, trochę gardzę tym, co mam, bo jest inny świat. I ten inny świat mnie woła. Zobaczcie, w Wielkim Poście przychodzicie codziennie na mszę. Trochę jesteście jak królowa, która przebywa długą drogę, żeby słuchać innego świata.